Projekt przyszłorocznego budżetu został dzisiaj zaprezentowany mediom. Prace nad przygotowaniem budżetu na przyszły rok wyglądało inaczej niż w poprzednich latach. Ten proces dochodzenia do budżetu, projektu budżetu na przyszły rok był procesem długotrwałym, ale również procesem, w który to włączyłem, prosząc oczywiście radnych Rady Miejskiej, żeby wykazali daleko idącą aktywność w zakresie rozwiązywania różnych problemów, które pojawiają się przy konstruowaniu zarówno dochodów, jak i wydatków naszego budżetu. Wcześniej również wystąpiłem w czerwcu do radnych Rady Miejskich, do poszczególnych ugrupowań i klubów z wnioskiem, żeby właśnie przedstawiono mi swoje pomysły na budżet na przyszły rok, swoje rozwiązania, jakieś propozycje systemowe. Jeżeli każdego roku przy sesji budżetowej miałem ten dyskomfort wsłuchiwania się w zarzuty, że nie było rozmów, nie było debaty, nie było dyskusji, czy to koalicja, czy opozycja nie miała wiedzy wystarczającej, to w tym roku już zapowiedziałem, że tak nie będzie w poprzednich latach i zapraszam wszystkich do stworzenia budżetu na rok 2022. Nową formułę prac nad budżetem chwalili obecni na konferencji radni. Bardzo tutaj owocnie kluby i koła się odezwały. Mam tutaj wszystkie listy. Mogę powiedzieć, że 26 wniosków wpłynęło od Łączona Suwałki klubu, z Prawa i Sprawiedliwości 15 wniosków, z Koalicji Obywatelskiej 9 wniosków. No ale jak Państwo widzicie, budżet jest ograniczony. Zważywszy na to, że proszę Państwa, nie ma co ukrywać, materiały idą w górę z roku na rok, a właściwie to z miesiąca na miesiąc widzimy, co się dzieje. Również robocizna, również inne usługi wpływają na to, że jesteśmy w pewnym sensie ograniczeni. Stąd też po analizie tego wszystkiego, tak jak pan prezydent powiedział, pan prezydent wybrał najważniejsze tutaj inwestycje, te, które są najbardziej pilne, ale również chciałem dodać, że są zbieżne z tymi, które zgłosiły koła i wszystkie ugrupowania. To nie tylko tak, że pan prezydent się odniósł do swego klubu, ale również Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska i inne, prawda, były wzięte pod uwagę. Istotna część z listy 50 postulatów inwestycyjnych nie zyskała aprobaty. Myślę, że 1/3 to może odrzuciliśmy. Także tak mniej więcej 1/3 myślę, że tak odrzuciliśmy, 2/3 będzie realizowane. Refleksją nad procesem konstruowania budżetu podzielił się również wiceprzewodniczący klubu Łączą Nas Suwałki. Niektóre ugrupowania skorzystały z możliwości prac nad budżetem tylko po stronie wydatkowej. No, jest to dosyć łatwa rzecz, kiedy tylko należy wskazać wydatki. Klub Łączą Nas Suwałki od czerwca przez lipiec pracował także po stronie tej trudniejszej, stronie dochodowej. Jak podkreślił radny, tegoroczne wydatki to w dużej mierze inwestycje, ale w zasoby kadrowe naszego miasta. I musieliśmy w tym roku podjąć decyzję na temat inwestycji, ale inwestycji w ludzi. To, o czym pan prezydent powiedział, analiza podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich pracowników samorządowych, wszystkich pracowników, którzy świadczą usługi na rzecz mieszkańców. Ta analiza pierwotna mówiła o tym, że spróbujemy podwyższyć, panie skarbniku, wynagrodzenia od 5% do 10%. To była pierwsza propozycja. Przymierzaliśmy się do podwyżki w granicach 7%, potem 8%. Dzisiaj mogę powiedzieć z satysfakcją, że osiągnęliśmy górną granicę tej propozycji, a mianowicie od 1 stycznia wszyscy kierownicy jednostek organizacyjnych, mówię tu o żłobku,
mówię o zarządzie dróg i zieleni, mówię o przedszkolach i o szkołach, o pracownikach administracji i obsługi. Mówię także o pracownikach urzędu, ale także o tym, o czym mówił pan prezydent, o pracownikach kultury. Wszyscy ci pracownicy otrzymają zwiększenie wynagrodzeń. Mówię tutaj o ogólnym zwiększeniu wynagrodzeń w zakładzie pracy o 10%. Jak będą kształtowały się podwyżki? Oczywiście należy to do kierownika zakładu pracy. Szczegóły budżetu zaprezentował prezydent Czesław Rankiewicz. Jaki ten budżet jest roku 2022? Jest to budżet wyjątkowy, budżet trudny, chyba najtrudniejszy. Już pewne problemy pojawiły się 2 lata temu po zmianach podatkowych, między innymi w PIT-cie. Natomiast teraz, jeżeli wprowadzona jest głęboka reforma podatkowa związana z wejściem w życie Polskiego Ładu, to bardzo mocno ingeruje w budżety jednostek samorządu terytorialnego. Oczywiście debata, dyskusja na temat zrekompensowania ubytków, które niesie ze sobą Polski Ład dla samorządów, była długa i pojawiły się pewne rozwiązania, tak jak jednorazowa subwencja uzupełniająca na przyszły rok, o której jeszcze będziemy tutaj Państwu mówili, która ma zrekompensować te rozchwiane totalnie budżety JST. Bo dzisiaj te mechanizmy finansowe przez lata, które funkcjonowały, zostały w pewnym sensie tak naruszone, że dzisiaj widzimy i pewnie tak będzie, że większość polskich miast, większych miast będzie miała problem ze zbilansowaniem swoich budżetów. U nas też nie bilansuje się ten budżet, a to wynika z pewnych mechanizmów, które zostały tutaj zawieszone, czy też wprowadzone inne, tymczasowe niestety. I to wszystko doprowadziło do takiej sytuacji, że ten budżet było bardzo trudno nam skonstruować, a w szczególności zbilansować. Wydatki inwestycyjne, pieniądze, które mamy na wydatki inwestycyjne, jak Państwo przekonacie, pochodzą głównie ze środków zewnętrznych. Czyli można powiedzieć, że ten budżet miasta Suwałki w coraz większym stopniu jest uzależniony od transferów, które płyną tutaj do Suwałk z góry, czyli z instytucji centralnych poprzez różne dotacje, które oczywiście przyjmujemy i za które dziękujemy. Dochody budżetu na przyszły rok są przewidziane na poziomie 469 ponad milionów złotych. To jest o 29 milionów, prawie o 30 milionów mniej niż budżet wyjściowy na rok 2021. Ten, który realizujemy. On dzisiaj inaczej wygląda, ale ja nawiązuję tutaj do tego budżetu, do projektu budżetu z grudnia ubiegłego roku. W dochodach bieżących mamy o 29 milionów mniej niż w budżecie wyjściowym w ubiegłym roku. Wydatki, dochody majątkowe są w granicach budżetu wyjściowego na rok 2021. Wydatki, szanowni państwo, są trochę mniejsze niż w ubiegłym roku, bo 4 miliony 163 tysiące złotych, ale wydatki bieżące są już mniejsze o 10 milionów złotych. Z jednej strony wiemy, że 500+ będzie realizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zresztą dzisiaj od 1 czerwca do końca maja mamy środki finansowe, 31 milionów na realizację tego zadania 500+. Natomiast z tego, co dzisiaj słyszałem, pracownicy ZUS-u nie są szczęśliwi z tego tytułu. Nawet dzisiaj jest jakaś tam chyba akcja protestacyjna. Wydatki majątkowe mamy tutaj na poziomie 61, prawie 62 milionów złotych.
W budżecie wyjściowym na rok 2021 była kwota 50, niespełna 7 milionów złotych. Można powiedzieć, jest troszeczkę lepiej, o te 5 milionów więcej mamy, ale w trakcie roku ten budżet oczywiście podlega korektom, zmianom i również w zakresie wydatków majątkowych. Zawsze było tak, że nadwyżka operacyjna, czyli różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami była dodatnia. I to był wymóg taki twardy, wynikający z ustawy o finansach publicznych. Teraz poluzowano te przepisy, zdając sobie sprawę, że jednostki samorządu terytorialnego nie będą w stanie spełnić tej żelaznej takiej zasady i wobec tego my również nie spełniamy, ale można czyli powiedzieć... spełniamy, ale w innym systemie jak tak. Gdyby bilansowania. Ja później o tym powiem, tak. O tych specyficznych uwarunkowaniach. Gdyby dodać to, co w tym roku otrzymamy z subwencji tej uzupełniającej, to wychodzimy na zero. No ale to jest poślizg taki czasowy. I również deficyt, ten ogólny, całkowity, wynosi 42 696 000 zł. Chcemy pokryć ten deficyt kredytem, tak jak Państwo widzicie, 13 399 000, ale głównie środkami wolnymi, których będziemy mieli, zakładamy, ponad 29 milionów. Te środki wolne, gdyby weszły w dochody bieżące przyszłego roku, całkowicie inny wynik by był na tej działalności operacyjnej. Wydatki bieżące to, biorąc pod uwagę kwoty, które są kierowane na realizację poszczególnych zadań, widzimy jak zawsze oświata i wychowanie na pierwszym miejscu, to są wydatki bieżące. Dodam 174 milionów ponad i jak się doda do tego jeszcze wydatki majątkowe w dziale 801, też w dziale oświata, to wychodzimy na kwotę no prawie 197 milionów złotych. To są całkowite takie wydatki na oświatę i wychowanie. Tutaj jest oczywiście kwota, która jest na realizację zadań Centrum Usług Wspólnych. Rodzina 75 milionów 700 tysięcy, a było 119 milionów ponad w ubiegłym roku, w tym roku jeszcze. Pomoc społeczna 32 600, było 30 milionów, administracja publiczna. I tu jest w ogóle olbrzymie zawirowanie, bo musieliśmy w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej, musieliśmy do administracji publicznej, czyli innymi do Urzędu Miejskiego, włączyć pracowników ze sfery usług, między innymi Zarząd Dróg i Zieleni. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 24 ponad miliony złotych, w tamtym roku było 22, kultura fizyczna 21 333, o 2 miliony więcej niż w poprzednim roku. I jeszcze transport, łączność, tu jest mniej, bo było 18, a mamy niespełna 16 milionów. Gospodarka mieszkaniowa 14 326 tysięcy, a było 12 milionów 900 tysięcy. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego było 13 milionów 700 tysięcy, mamy 14 milionów 180 tysięcy. Budżet zawiera skutki podwyżki wynagrodzeń od 1 stycznia 8 milionów 110 tysięcy złotych. Tutaj nie ma tych wspomnianych skutków wynagrodzeń nauczycielom, jeżeli dojdzie do podwyżki płac naszym nauczycielom. Część tych środków została włączona już w budżety poszczególnych naszych jednostek. To są pieniądze, które są przekazane na
podniesienie minimalnego wynagrodzenia naszych pracowników, natomiast pozostała kwota będzie z rezerwy uruchomiana na właśnie wnioski poszczególnych dyrektorów. Środki na budżet obywatelski 2 600 000 zł, dotacje na rzecz organizacji pozarządowych to są wyższe niż w tym roku 5 180 000 i dotacje na te programy, które realizujemy, czyli ochrony zabytków 100 000, wymiana źródeł ciepła 200 i rodzinne ogrody działkowe 100 000 zł. Tu dyskusje trwały wśród radnych, czy ewentualnie nie zmienić. Padła propozycja, żeby ze strony jednego ugrupowania, żeby zrezygnować z dotowania ogródków działkowych. Drugie ugrupowanie chciało, żeby podnieść dotacje na wymianę źródeł ciepła, bo niska emisja, dbamy o czystość powietrza z 200 000 do 300 000, ale przekonałem, żeby zostawić to, co w tym roku, 200 000, z uwagi na fakt, że jest ten rządowy program Czyste Powietrze, które dalej wychodzi niż nasze dotacje, bo tam i termomodernizację można przeprowadzić i wybudować instalacje centralnego ogrzewania w domach i tak dalej. I tutaj zachęcamy do korzystania właśnie z tego szerszego, większego programu rządowego Czyste Powietrze. Nakłady inwestycyjne, nasze wydatki na inwestycje prawie 62 miliony złotych. I tutaj można powiedzieć, że największą pulę środków to przewidujemy na realizację Polskiego Ładu, czyli tego projektu składający się z czterech takich modułów, który został złożony, uzyskaliśmy dofinansowanie, za co dziękujemy, bo załatwimy tutaj szereg występujących problemów nierozwiązywalnych od kilku lat, takie chociażby szkoła podstawowa numer 5 i ten kompleks sportowy. I tutaj najwyższa kwota na ten cel 21 220 000, chociaż nie zrealizujemy w pełni tych wszystkich zadań, które wynikają właśnie z tych naszych projektów. Część tych zadań przejdzie do realizacji na rok 2023. Rozbudowa ulicy Krzywulka, w zasadzie dokończenie budowy ulicy Krzywulka, połowa tej ulicy została utwardzona, zmodernizowana. Teraz czas na realizację kolejnego odcinka 7 763 000. I tu połowa dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Mamy przyznano dotację, byliśmy najpierw na liście rezerwowej, teraz jesteśmy już na liście podstawowej. Natomiast na dzień dzisiejszy jeszcze nie mamy z RYD-u pozwolenia na realizację tej inwestycji, chociaż przetarg jest w trakcie, który ma doprowadzić do wyłonienia wykonawcy. Ciągle mamy tam napięcie natury społecznej i tego mieszkańca, który nie chce tej ulicy. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Noniewicza 71, Mickiewicza 1, bo tu trzeba jeszcze też drobne prace przeprowadzić przy tym budynku na Mickiewicza 1, 5 450 000. Do tego trzeba, szanowni państwo, dodać jeszcze to, co mamy w tym roku w budżecie, a to, co nie wykorzysta, a my w tym roku, bo tam jest kwota niespełna 2 milionów złotych. 740 000. Także to jest całkowite, to są całkowite środki, które mamy na remont budynku przy ulicy Noniewicza 71. Brakuje tam chyba z 1,5 miliona złotych do najniższej oferty, która pojawiła się w ramach tego przetargu, który jeszcze nie jest rozstrzygnięty. Modernizacja budynku komunalnego przy ulicy Seneńskiej 22, 5 125 000, i to z końcem przyszłego roku, bo tu już wykonawca operuje na tym budynku. Ta inwestycja powinna być zrealizowana. Mamy duże wsparcie również na ten cel z Banku Gospodarstwa Krajowego i kolejne środki z Banku Gospodarstwa Krajowego pojawiają się w naszym mieście, o czym niedługo powiemy. Wykupy nieruchomości 4 400 000, duża kwota, ale chcąc realizować określone inwestycje, drogi, niedrogi, musimy zapłacić właściciel gruntów, bo inaczej tych inwestycji nie zrealizujemy. Budżet obywatelski, przebudowa ulicy Franciszkańskiej
na odcinku od ulicy Daszyńskiego do ulicy Szpitalnej bardzo ważne zadanie jest. Dyskutowaliśmy tutaj z radnymi. Ulica Franciszkańska na tym odcinku od Daszyńskiego do ulicy, nie wiem czy to Krzywulka, czy Szpitalna jeszcze, jest bardzo wąska i tam trwa budowa kolejnych budynków, bloków mieszkalnych i chcemy to zrealizować. Nie wiem, czy dostaniemy środki finansowe na ten cel, ale no jesteśmy tutaj zdeterminowani, nawet gdybyśmy nie dostali, to chyba trzeba to wykonać. Poinformował również o aktualnym i przyszłym zadłużeniu miasta. Zadłużeniu. Jeżeli byśmy sięgnęli po kredyt w kwocie 25 ponad milionów złotych, to wtedy na koniec przyszłego roku to zadłużenie by wynosiło ponad 244 miliony złotych. Całkowite zadłużenie. Mam nadzieję, że jak tutaj zawsze tak było w końcówce roku, że nie korzystaliśmy z pełnego tego kredytu. W tym roku również nie skorzystamy. Będzie mniejsze zadłużenie i po prostu się tego na dzień dzisiejszy trzymamy. Prezentację projektu budżetu prezydent Rankiewicz podsumował kilkoma spostrzeżeniami. Budżet szczególny, budżet bardzo trudny, budżet, który musi aplikować wszystko to, co zostało nam z góry narzucone, bo nie mamy tutaj wyjścia. I te dobre strony, i te gorsze strony dla finansów jednostki samorządu terytorialnego. Dobre strony to oczywiście Polski Ład, a druga strona, ta gorsza, to pozbawianie nam dochodów własnych. Ja to określam, następuje powoli własnowolnienie samorządów w zakresie własnych dochodów. Wszystkie te dochody na rozwój samorządów będą musiały być na podstawie decyzji gdzieś tam odgórnych podejmowane. Nie? I to jest troszeczkę wypaczenie istoty samorządności. Bo wolałbym mieć określone środki finansowe, większe, mniejsze i my tu decydujemy, na co te środki finansowe z Rady oczywiście mają być kierowane, niż z góry naznaczone pieniądze na określony cel.